Dzisiaj szukaliśmy skinów takich jak Mami Long Legs i go znaleźliśmy. Szukaliśmy również wiele Hagiwagi, na przykład Hagiwagi Boyfriend. I teraz właśnie szukamy. Tak, dokładnie w tym momencie. Właściwie się znalazłem. Ale na przykład pierwszy skin to Triangle Hagiwagi. Tego skina można zdobyć jedynie przez użycie Robuxów. 500 Robuxów! O nie! Ponieważ jak widzicie, jeszcze jest niedostępny. O tutaj, jest Comic Soon. Więc go weźmy, uwaga. O! O! Jesteśmy gwardem ze Squid Game, ale Hagiwagi. Piękne. To wygląda jak Squid Game. Dobra, szukamy kolejnego skina. Teraz kolejny skin to powinien być Boyfriend Hagi. O jest, to jest Boy Hagi, dobra. Okej, to powinno być gdzieś w tym miejscu, co nie, faktory. A no tak, to jest za tym plakatem. Let's go. Let's go, okej, let's go. Jesteśmy sobie tutaj i lecimy sobie po skin na Boyfrienda. I on jest właśnie tu po prawej. Ojeje, zobaczcie, tu trzeba przejść to obi. Ale ja mam tutaj tą rękę, więc zrobimy tak. O, aj. Jest, udało się. I tu powinna być gdzieś ukryta ściana, przez którą można przejść. Gdzie może być ta ściana? Oj. To gdzieś tutaj. Jest! Czapka Boyfrienda. I mamy skina Hagiwagi Boyfriends z FNF-a. Oh lol. Chcę to zobaczyć. I want to see this. Czyli tak, mamy boja. Wow! Piękne! This is epic, serio. To jest epickie, zobaczcie. To jest boyfriend z Friday Night Funky. Szkoda, że nie ma girlfriend. Dobra, znajdźmy sobie kolejnego skina pod tytułem Pig Hagi. Dobra, Piggy Hagi. Jest! Zdobyłem nowego skina. Dominus Games Noob Hagi. Wow! Wow! Jestem noobem Hagiwagi. I w dzisiejszym odcinku szukamy Hagiwagi. Tak, grałem ostatnio we FNAF-a, że się szukało takich rzeczy, ale teraz Hagiwagi. Dobra, gdzie może być kolejny? Kolejny niech będzie Baldi Hagiwagi. O tak. Idziemy sobie w tę stronę i powinniśmy pójść do Hagiwagi Statue, czyli statuły Hagiwagiego. Uwaga. Eś, siemano. I teraz. Widzowie, zobaczcie, co trzyma w ręku. Nie, to szkoła. Nie, ja nie chcę, ja nie wiem. Ile tam. O nie. Co tu jest napisane na niej? O nie. Dobra, to są normalne te wielkości, okej. Cyk, zbieramy to i Baldi Hagiwagi, damn! Damn soon, where'd you find this? Dobra, gdzie jest ten Baldi Hagiwagi? Tutaj, uwaga! Ale piękny, co jest? I ma ten, w ręku Baldiową tą, ten, linijkę, nice. Kolejny na liście to axolotlowy Hagiwagi. Axoloty to takie słodkie stworzenia z Minecrafta, chyba każdy je zna. Więc teraz lecimy sobie w prawdopodobnie prawo. Tak, tutaj, okej. Otwieracie te drzwi, szukacie to, tutaj jest zamknięte, nie można tu iść. Więc idziecie sobie w prawo. I tutaj mamy wodę, ale do czego jest woda? Smart brain. Brain, bra. Ej, brain rymuje się z bra. I mamy tutaj, zobaczcie, pływającego, słodkiego axolotla w naszym basenie. Ej, chcielibyście spotkać w swoim basenie jakieś rybę? Bo ja nie, ja szczerze nie. Dobra, uwaga, axolotl. I jest, mamy go, więc przetestujmy go teraz w basenie. Koc. Nice, wygląda dosyć spoko nawet. W sumie bardzo. Nie no, fajnie, mega. Okej, kolejny to jest unicorn. Chyba unicorn, ponieważ jest on gdzieś tutaj taki, wiecie, róg, który trzeba zdobyć. I on znajduje się w tym miejscu. Ale był ledwo widoczny, nie? Dobra, teraz trzeba się dostać tam jakoś, więc... Uwaga! Mój skill! Yes! Unicorn Hagi. Nice. Yes, this is epic. Dobra, zobaczmy sobie, jak wygląda Unicorn Hagi, ponieważ no to jest dosyć taka, wiecie, postać fikcyjna, no i jest bardzo fajna. Dobra, tutaj jest... O, tu. Uwaga! Wow! Ale to wygląda! Co jest? On ma taki róg mały. Nie no, to w sumie nie jest jakiś najlepszy Hagi, ale był spoko. Dobra, to teraz czas przejść do kupnia, czyli Freddy, jakby Five Nights at Freddy Hagi. Uwaga, pom, para, pom, para, pom. Na. Yo, hold up. Hej, jesteśmy Hagiwagi, no i jest git. Ej, to w ogóle tak nie wygląda jak Hagiwagi, tak super. Ale jest spoko, dobra. Mamy kolejny jeszcze Granny Hagi, tego też jeszcze nie można zrobić, więc sobie kupmy. Uwaga, Granny Hagi. Cyn. To wygląda jak Granny, serio. Ej, fajnie wygląda. Nawet bym powiedział, że super. Dobra, jeszcze mamy kolejnego, czyli Godzilla. O tak, zobaczmy Godzillę. Ej, Godzilla? To jest taki wielki musi być. Dobra, już wiem, o co chodziło. Lol, jak to wygląda, kozak. Nice, i jeszcze zobaczmy sobie ostatniego, czyli Marker. Przechodzimy do pani z nowego chapteru Hagiwagi, uwaga. Marker Hagi,
Wiecie skąd to jest? To jest z tej gry o markerach chyba wzięte. Tak mi się wydaje, ale jest spoko. Jest całkiem nawet gitara, jest gituła. No to co, przejdźmy teraz do kolejnej gry, o wiele lepszej. Okej, widzowie, teraz jest Mami Long Legs, czyli coś, na co wszyscy wyczekiwali, więc teraz troszeczkę to potrwa. Szukanie tego, bo żeby ją zdobyć jest mega ciężko, ale się opłaca, ponieważ to jest nowy chapter w Huggy Wuggy. Jak ja robiłem reakcję nowy chapter, to po prostu było epickie i obiecałem sobie, że na pewno jako ona zagram kiedyś, znaczy w ten chapter, więc musimy przedpremierowo wejść do jej skina. Uwaga, wbijamy sobie tutaj. Gdzie może być Mami Long Legs? Może tu? O tak, wchodzimy chyba tutaj. Dobra, teraz wchodzimy sobie tutaj i myślę, że musimy iść gdzieś tutaj, więc zobaczmy. Dobra, myślę, że musimy wejść tu. Okej, okay. W ogóle to, co tutaj jest, to po prostu mnie zanieśmiela. To jest takie mocne. Dobra, wchodzimy sobie tutaj do tego staff only. Tu jest troszeczkę ciemno, więc może będziecie mieli jaśniej. O, wbijamy, wbijamy. Dobra, i tu gdzieś powinno być Mami Lula Bibli Long Legs, tak. A dobra, idziecie sobie, idziecie w tę stronę, co nie? I teraz tu Mami Lula Blitir Hand, czyli jej ręka. To jest piękne, dobra, zbierzmy to. Zbierzmy tą rękę, zaraz będziemy mieli nowy chapter Huggy'ego Wuggy'ego. Dobra, tylko pytanie, jak to się zmienić? Jak się zmienić w Mami Lula Blity? Chyba trzeba, wejść do morfsów i tutaj. Okej, okay, zobaczmy, jak wygląda Mami Lula Blity morph. Co jest? Co tu się dzieje, widzę? To jest zbyt mocne, dobra, to jest tutaj, jeszcze dalej. O nie, który to jest? Który to jest? Który to jest, kurczę? A, trzeba iść na górę, dobra, czyli tu wchodzimy sobie na floor pierwszy i zobaczmy, jak Huggy Wuggy mamusia wygląda. Jak mamusia chyba. Jest! Yes, here we go again. Uwaga, Mami Long Legs. Zaraz w nią wejdziemy. Uwaga, bierzemy, mamy ją. Wow, to już ma animację chodzenia. Co jest, to jest epickie. Ja cię kręcę. Co tu się stało właśnie? To jest za mocne, to jest za mocne, to jest za mocne, to jest za mocne. Okej, kolejny Huggy Wuggy to Corrupted Huggy Wuggy, straszny, najgorszy. Zobaczcie, jak on wygląda na zdjęciu, to jest tak ohydne. Znaczy straszne, może nie ohydne, bo jest bardzo słodki, ale musimy go zdobyć. Trzeba wejść do lasu, co nie? Teleport na forest i następnie należy dostać się do tego miejsca. O, tutaj to, i tutaj. Okej, teraz w lewo. I teraz idziecie sobie właśnie tutaj w to miejsce, co nie? To jest takie mega szczelinka ukryta. I tu, widzicie, pójść w tę stronę. Huggy Wuggy Eggs, on jest taki creepy, to jest straszne, to jest tak straszne. To jest takie ochronne. Wow, hold up. Ej, ja nie mam ręki, ale to jest straszne. Ej, zobaczcie na to, ja nie mam ręki. Co jest? What is this? What is this, my friend? Jak to wygląda? To wygląda trochę co najmniej ohydnie, ale dobra. Nie no, fajne, fajne, dobra, chodźmy do kolejnego Huggy Wuggy'ego, czyli Toxic Huggy, czyli gdzie on jest? O, tutaj ten, on jest straszny. No zobaczcie, jak on wygląda w ogóle, taki. Tutaj mu coś z buzi leci, jakieś, nie wiem, straszne coś. Dobra, jedziemy, let's go, let's go. Toxic Huggy znajduje się dokładnie w tym miejscu za fabryką, bo za fabryką zwykle się, wiecie, takie toksyny znaczy wiecie, toksyczność jest po prostu. No i jedziemy, mordo. No i jedziemy w tę stronę. Uwaga, o, jest toksyczność. Opy, siemano. Dobra, jest toksyczny Huggy Wuggy. O, żeż ty, to jest mocne. To jest moc. O, hold up. Hej, toksyczny Huggy Wuggy jest tutaj. Co jest? Zabiło mnie. Ej, what? Ale dobra, chyba widzieliście tego toksycznego Huggy Wuggy'ego. Co tu się odwaliło? Tego nie wiem. Kolejny skin XD, gdzie on jest? Okej, okay. Kolejny skin to jest właśnie ten Killy Willy. Nie wiem, czy znacie Killy'ego Willy'ego, ale to jest postać, która jest po prostu to najgorszą postacią ze wszystkich. Macie teraz na ekranie, jak on w animacji wyglądał. Żeby go zdobyć, trzeba uda się do jaskini, która znajduje się w tym miejscu. I on po prostu, jak go zobaczycie, to po prostu, nie wiem, serio widzowie, to jest tak opłacalne to zdobyć tego skina, że to jest po prostu 100% legi, to płaca się mega super kill. Dobra, idziemy sobie w tę stronę. Nice. Teraz tak, trzeba pójść w tę stronę. Ops, już widać chyba pajęczynę powoli. Tak, tu jest pajęczyna, czyli jego ulubione, no, jedzenie. Jego ulubione jedzenie. I teraz wskakujecie sobie tutaj na drabinkę. Okej, okay, nice. I trzeba przejść w... O, trzeba iść w tę stronę, tak, w tę stronę. I uważajcie, żeby nie spać, bo tu można mega łatwo spać. O, w tę stronę. Okej. Potem tutaj w lewo, ale tu się robi mega...
creepy. Okej, tu powinien być jakaś drabinka. Jest drabinka, jest drabinka. Jest drabinka, my friend, jest drabinka. Okej, teraz trzeba iść chyba, kurczę, w którą to stronę? O, trzeba iść w stronę drabinki. Jest, let's go. Okej, tylko trzeba teraz uważać. Niam, niam. Jest. Widow Hagi. This is epic. Dobra, widzowie, ja myślę, że to było tyle z tego odcinka. Mega wygląda Widow Hagi. I Tiviki też się zmieniła w Widow Hagi, jego piona. No i siema wszystkim. No i cześć.